Dobry wieczór, kochani moi, mili, drodzy widzowie i w ogóle. Czekajcie, muszę ściszyć muzykę. Na uspokojenie, odkrycie wieczoru. Na Facebooku puściłem się. Naprawdę odkrycie wieczoru, nie wiedziałem, że takie nagranie istnieje. A istnieje, zostało opublikowane w grudniu zeszłego roku 2015. Postkomentum, proszę państwa, numer 60. 60. 6-0 nam strzeliło. Fajnie, super, cieszę się. Ciszę trochę muzyczkę, chociaż jest przyjemna. Ale postkomentum zacznę od jednej rzeczy, bo muszę koniecznie sprostować. Muszę się odnieść do dwóch pań, które chyba się poczuły przeze mnie troszeczkę zaatakowane. Więc chcę się do nich odnieść. Pierwsza pani to jest Alicja Krąg. Pani lub dziewczyna. Alicjo Krąg, ty nie bierz to, że ja w taki sposób powiedziałem, czy odniosłem się do twojego komentarza, to nie był żaden atak. Hej. Gdybym cię zaatakował, to uwierz mi, wiedziałabyś o tym. A teraz poważnie. Napisałaś do mnie, hej, nie chcę dołączyć do grupy hejterów na twoim kanale. I tu już się od razu odniosę. Nie możesz dołączyć do grupy hejterów na moim kanale, bo ich nie, po prostu nie ma. Gdybyś chciała dołączyć do grupy hejterów na moim kanale, musiałabyś tą grupę najpierw sama stworzyć. Bo oglądając moje filmy, pewnie wiesz, jak postępuję z hejterami. Jednak pytanie skierowane było do mnie, napisałaś. Tak, było skierowane do ciebie. I to było do ciebie, może, słuchaj, wiesz, nie traktuj tego opresywnie. Cię po prostu zapytałem, dlatego że moje doświadczenia są zgoła inne. Znaczy, początkowe były takie same. Zachwyt, ludzie, którzy mnie otaczali, byli bardzo mili i serdeczni. Z czasem, słuchaj, ja do dzisiaj mam, mieszkam już kilka lat w Wielkiej Brytanii, ci początkowi tak zwani przyjaciele. Dlaczego mówię tak zwani? Bo to nie są tacy przyjaciele, jak ci moi przyjaciele z Polski, których znam już 25 lat, wiecie, o co chodzi. W Wielkiej Brytanii słowem przyjaciel, czyli friend, szafuje się na równym poziomie jak słowem rasista czy rasizm, więc tutaj określanie kogoś friend, to jest kolega, znajomy, sąsiad, to jest friend. My trochę inaczej rozumiemy definicję przyjaźni, tak? Ale umówmy się, że operujemy teraz nomenklaturą brytyjską. Więc Alicja, tych przyjaciół Anglików, których poznałem na samym początku i z którymi do dzisiaj utrzymuję kontakt i znamy się, lubimy, chodzimy sobie razem do pubów, do kina, odwiedzamy się nawzajem w domach, to jest jedna grupa. A jest jeszcze druga grupa, która się wykruszyła w międzyczasie, bo pokazała swoje takie oblicze nie do końca ciekawe. Nie, piszesz, że nie miałaś takich doświadczeń. Cieszę się i mam nadzieję, że nigdy nie będziesz miała, bo jest to przykre. Momentami jest to przykre. Kiedy komuś z naszą tą taką polską otwartością po prostu ufasz i nagle się dowiadujesz, że ta osoba ci rąbie tyłek za twoimi plecami. Naśmiewając się z ciebie na przykład, nie? A prosto w twoją twarz jest zawsze uprzejma, miła i przesympatyczna. Piszesz o swoich doświadczeniach z Anglikami i dobrze, że tak masz i super i bardzo fajnie. Tylko ja odnosiłem się do tego w kontekście tego, co ja przeżyłem, żeby uzasadnić to, dlaczego moje zachowanie wobec niektórych zjawisk jest w tej chwili takie, a nie inne. I zobaczymy, jakie będzie twoje za kilka lat. Ja nie mówię, że będzie takie samo jak moje. Może być takie samo, jak jest teraz. Może się nic nie zmienić. Może po prostu nigdy nie trafisz na osoby, którymi się rozczarujesz i będziesz nadal żyła w kręgu ludzi, którzy nic złego ci nie zrobią w żaden sposób, więc super, czego ci oczywiście życzę. I bardzo ważną rzecz, którą napisałaś tutaj, to jest bardzo ważna rzecz, bo napisałaś, jeżeli zapytasz Polaków, co może cię najgorszego spotkać, to powiedzą Polak Supervisor. I tu się absolutnie zgodzę, bo nie ma nic gorszego niż polski menadżer lub polski supervisor. Coś takiego w Anglii niestety jest. Ale chciałbym jeszcze raz podkreślić, Alicja Krąg, to nie był atak na ciebie. Nie traktuj tego personalnie. To były moje pytania w związku z tym, że jesteś w Anglii tyle, ile jesteś. Opisałaś swoje doświadczenia z ludźmi, których znasz. Więc chciałem po prostu wiedzieć, czy jak wygląda sytuacja. Odpisałaś, że jesteś zapraszana do domów, że z Anglikami jesteś, z tymi, którymi znasz, jesteś dosyć blisko. Super, niech tak zostanie. I drugi wątek, znaczy druga osoba, druga pani, druga kobieta, dziewczyna lub po prostu Wicka, no nie po prostu, nadzwyczajnie Wicka, do której chciałem się odnieść, ponieważ też chyba odebrała może nieco atakująco to, co napisałem. Teraz już mogę wymienić imię i nazwisko, znaczy generalnie nika tej osoby, bo wpisała się publicznie na YouTubie, więc Karolina Romańska. Odnosiłem się do twojego wpisu na
na facebookowej grupie Jakubowski76, która jest grupą zamkniętą, a ja już teraz z doświadczenia mam coś takiego, że nawet jeżeli się odnoszę do waszych komentarzy, które zamieściliście na grupie, to nie mówię, kto to zamieścił, nie wymieniam ników, nie wymieniam nazwisk, bo to jest grupa zamknięta. Karolino, napisałaś... napisałam, że jedna śmierć nie ma znaczenia w kontekście prześladowań Polaków, bo na razie nic się nie dzieje wykraczającego ponad skalę tego, co się dzieje w każdym innym kraju. Powinieneś to nadmienić, bo to nie fair. Plus jest strona kapsel.pl i tam możesz sobie sam założyć sklep i zaprojektować koszulkę i ją sprzedać. Ale no czemu to? Czekaj, o co z tymi koszulkami chodzi? Kapsel, z tego co wiem, bierze 35 zł, to dostajesz 5 zł, jeśli ktoś kupi. Czy jakoś tak? Może skoro masz pomysł, to warto to zrobić i sprzedać ludziom, którzy się zaangażują w twoją akcję, a kasę zainwestować w kanał. Ale no wiesz co, ja powiem tak, ja nie chcę operować ludzkimi pieniędzmi, ja nie chcę od was żadnych pieniędzy i jeżeli będzie akcja, że sobie robimy koszulki, to ja wam podam linka do strony czy tam do sklepu, który te koszulki robi, sami sobie je kupcie i zróbcie, ja nie będę w niczym pośredniczył, ani tym bardziej na tym zarabiał, więc... Ale jeszcze wracając do tego, dobrze, odniosłaś się w taki sposób, ale pamiętaj, jak się odniosłaś. Bo to chcę, Karolina, wyjaśnić. Ja wiem, że my się w tej chwili rozumiemy doskonale, bo to wyjaśniłaś, ale napisałaś słowa, że nic się nie stało, które mnie naprawdę uderzyły. Ja wiem, że może jednostkowa śmierć jednej osoby w kontekście całego globu i filozofii hedonistycznej nic nie oznacza, ale no było to takie... Poza tym weź pod uwagę ty i cała reszta moich widzów, że jak jestem w stanie emocjonalnym, w jakim byłem wczoraj na przykład, to też wykraczam poza pewne granice. To co mogę przeprosić oczywiście, aczkolwiek nie będę obiecywał, że to się nigdy nie zmieni. Bo się nie zmieni, ja taki po prostu jestem. No, ale idźmy dalej z tymi koszulkami. Wiecie, ja sobie też przemyślałem bardzo dużo na temat tych koszulek. Tylko to są takie właśnie dwa przeciwstawne punkty. Pola. Jest. Z jednej strony uważajmy na siebie, nie prowokujmy i z tym się tutaj zgadzam, zwłaszcza w tej chwili. Może nie róbmy tej akcji teraz. Ktoś napisał, zróbmy ją za 2-3 tygodnie, bo coś tam. Jasne, ja bym nawet proponował zrobić ją w listopadzie przy okazji Veterans Day. To jest duże święto tutaj w Wielkiej Brytanii. Nieco powiązane ideologicznie z naszym świętem niepodległości w polskim, więc moglibyśmy to ładnie połączyć. Ale rozumiem i zrozumiałem, że robienie takiej akcji w tej chwili tutaj w Wielkiej Brytanii mogłoby nam przysporzyć więcej kłopotów, mówię w sensie takim, że ktoś mógł być niepotrzebnie zaczepiany i tak dalej. Więc może nie teraz. Aczkolwiek akcja koszulka, ja jestem za jak najbardziej i dalej będę promował. Ja takie koszulki zrobię, po prostu zamówię i będą. No. Bo... O co mi chodzi z tymi koszulkami? Chodzi mi na przykład o to, ci, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, to widzą to na co dzień. Na przykład Jamajczycy notorycznie chodzą w swoich kolorach jamajskich. Mają koszulki z flagami Jamajki, mają te swoje kolorowe berety, mają, obnoszą się z tym jamajskością niesamowicie. I nic ich niezłego nie spotyka. Więc może gdybyśmy my przyzwyczaili otoczenie, że jesteśmy częścią społeczeństwa brytyjskiego, tyle że ubraną w biało-czerwone barwy, to też zaczęliby nas traktować tak, jak traktują Jamajczyków. No. Shadowed. Pomysł dobry, szkoda tyle jednak, że kiedy komuś miała stać się krzywda, ostatecznie nie można też chować głowy w piasek. Ale wiecie co, ja się podsunę, że tak powiem, podeprę wypowiedzią jednego z widzów na kanale Jakubowskim 76, który napisał coś takiego, żebyśmy to robili spokojnie. Po przespaniu się z tematem, po przemyśleniu go w dzisiejszym dniu, uważam, że tak. Że zróbmy to spokojnie. Milczę, bo czytam, kochani.
Nikt to ja, piszesz, każda akcja jest spoko, ile nie podzieli Polaków. No ja się obawiam, że to już widzę pomału, że wszystko, co byśmy nie zaczęli, to i tak nagle się kurwa zaczniecie kłócić i zaczniecie w sensie wszyscy Polacy, nie tylko tam ci, do których się odnoszę. Już się zaczynają jakieś dyskusje, spory. Po co? Może nas to nie podzieli, może nas to połączy, no zobaczymy. Salutka, salutka, piszesz taką rzecz. Odnośnie tego komentarza, że żeby się nie obnosić z polską mową, proponuję mu, żeby przemykał się opłotkami i chodził przez pola do pracy, żeby nie drażnić Angolii. Mieszkałam 4 lata w Nottingham, piszesz salutka, salutka, i zgadzam się z tobą, Michał. Wróciłam do Polski rok temu, ale wspomnienia wciąż żywe. To przykre, ale raz ze zdziwieniem wysłuchałam w pracy Polaka, który twierdzi, że Polacy to najgorsza nacja. Byłam w szoku, jedyne to, na co sobie się zdobyłam, to skomentowałam dzięki takim jak ty. Pozdrawiam. Marmar, i tak sobie myślę, niech to eskaluje, niech wszyscy Polacy wracają do Polski. Jesteście zajebiście pogubieni, też byłem, ale zawsze Polska będzie dla was domem. Ja nie uważam siebie za pogubionego, więc myślę, że reszta Polak pomniejszy też się nie uważa za zagubionych specjalnie. Innego nigdy nie będziecie mieli, oczywiście, że mamy, jest nim Anglia w tej chwili. Mówimy o domu, Marmar. Marmar, piszesz kolejny wpis. Pierdolisz jak potłuczony, no dziękuję. Ale jakbyś w Polsce był, albo jakbyś w Polsce był, no właśnie nie jestem. Rozumiem, że jeśli ktoś ma rodzinę, piszesz Marmar, na utrzymaniu dzieci, ale wszystkie inne mające choć trochę honoru powinni podziękować państwu brytyjskiemu za współpracę, skoro nie chcą uczciwie płacących podatków, pokazać fakolce i wrócić i nie uciekać do domu. Nie mów mi, że nie masz po co wracać do Polski, jak Polak możesz coś takiego powiedzieć. No mogę, bo nie mam. I emblematy się kurwa mówi, a nie emblematy. No dobrze, tam się znowu czepiasz. Powiem wam tak, bo to też jest w kontekście tego, że te całe niby ministry polskie przyjechały teraz też do Wielkiej Brytanii w sprawie ustalać jakieś tam warunki w sprawie tego, że na Polaków się napada. Widzisz, Marmar, to do ciebie i do was, widzowie. Ja jak w ogóle tak sobie dzisiaj pomyślałem o tym, mówię, dlaczego rząd polski musi przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii, rozmawiać z rządem brytyjskim o tym, że się Polaków, którzy mieszkają, czyli Pongliszy, mieszkających na wyspach, traktuje w taki sposób. Pytanie jest następujące. Dlaczego obcy rząd przyjeżdża bronić moje interesy? Bo ten polski rząd jest obcym rządem. To nie jest mój rząd. Bo ja ani nie mieszkam w Polsce, ani na ten rząd nie głosowałem. A jakikolwiek by on inny nie był, żaden rząd nie jest rządzący Polską nie jest moim rządem. Moim rządem jest rząd brytyjski, bo ja mieszkam w kraju Wielka Brytania. Jestem rezydentem kraju Wielka Brytania. I to ten rząd tutaj powinien zadbać o te interesy mniejszości, a nie, że rząd polski musi przyjeżdżać, obcy rząd tak naprawdę, bronić interesów polskiej mniejszości w Wielkiej Brytanii. Rozumiecie absurd? To nie jest żaden mój rząd. Nawet nie chcę, żeby był. No właśnie cały czas też wypowiadacie się o tych koszulkach. Wiecie, ja na razie sobie tak wyłagodziłem, tak powiedziałem, przespałem się z tematem i stwierdzam, że może nie na taką akcję, że wszyscy razem do pracy pojedziemy w tych koszulkach, ale mówię, wykorzystać ten październik, listopad, 2 miesiące takie, w których jest dużo takich okazji do patriotycznych, mówię o brytyjskim patriotyzmie, żeby wykorzystać to i pojawiać się w miejscach z brytyjskimi flagami, pokazać, że jesteście, tak jak myśmy pokazali jako Pongliszę 2 tygodnie temu, oddając krew, była wielka akcja, polska krew dla Wielkiej Brytanii, żeby pokazać, że jesteśmy częścią tego społeczeństwa. No i tak jak mówię, wiecie co, tam różni ludzie różne rzeczy piszą odnośnie tego, że tak, bo Polacy też tam kogoś napadli, bo Polak kogoś tam zabił, bo Polacy włamani się do domu brytyjskiego, ale słuchajcie, czy to wszystko, dobrze, zgadzam się, jest grupa kryminalistów, którzy też są na wyspach, są Polakami, którzy popełniają przestępstwa, ale czy to jest wytłumaczenie i usprawiedliwienie tego, żeby bić czy napadać ludzi, którzy... niewinnych ludzi tak naprawdę? No nie sądzę.
Nie sądzę. Lady Tigra, piszesz, nie tylko Polonia w Wielkiej Brytanii w chwili obecnej ma problemy, w innych krajach również. Obecnie coraz częściej dochodzą do mnie informacje, że na Litwie Polacy są szykanowani, mimo że na Wileńszczyźnie mieszkają od pokoleń. Na Ukrainie jest wojna i również tam Polacy muszą znosić upokorzenia, głównie przez wzgląd na kult Bandery, który podsyca junta kijowska. W Niemczech Jugendamt odbiera dzieci polskim matkom i handluje nimi na czarnym rynku, podobnie w Holandii. Jesteśmy obecnie najmocniej szykanowanym narodem i dopóki czegoś z tym nie zrobimy, to kraje, do których emigrujemy lub mieszkamy od iluś pokoleń, posuną się dużo dalej. W USA i w wielu krajach świata szkaluje się nas za rzekomy udział w Holokauście Żydów, więc to nie tylko kwestia masowej imigracji Polaków do bogatszych krajów, ale również przekonanie. Przekonanie, że jesteśmy sprawcami mordów, o których cały czas pieją wszystkie podręczniki historii. No właśnie. Też ta propaganda właśnie o tych polskich obozach śmierci i tak dalej. Skąd się to bierze i nie wiadomo po co. Ja powiem, dzisiaj miałem pogadankę z tym moim widzem i kolegą bardzo dobrym, z którym pracuję, który mi powiedział, że on uważa, że te ostatnie przez ataki z kilku ostatnich miesięcy, nie tylko te dwa ostatnie, tylko te z kilku miesięcy, które tu się działy. Mówię o tych podpaleniach garaży, samochodów, rzucanie cegieł w szyby polskich domów, bicie dzieci w parkach polskich, tak dalej, tak dalej. Że te wszystkie rzeczy mają, że to są prowokacje rządowe, czy w ogóle prowokacje, które mają na celu, bo rząd sobie tak zaplanował, żeby jak największą ilość Polaków wyeliminować z wysp. To znaczy tych, którzy się boją, się spakują i wyjadą, to niech sobie jadą w pizdu, nie chcemy takich, mówi rząd brytyjski. Niech zostaną ci najsilniejsi. Taką opinię ma kolega. A co wy na to? No, nie mam więcej nic więcej do powiedzenia, kochani. Zresztą zmęczony jestem dzisiaj, naprawdę. Jakiś taki dzień był w ogóle, tylko spać mi się cały dzień chciało. Chociaż się niby wyspałem. No i też jest kwestia tego właśnie, tutaj Marta Bieniarz pisze, że dobry pomysł, tylko dobrze mu o koszulkach. Tylko dobrze byłoby też ostrzec ludzi, żeby starali się chodzić w grupach, tak 2-3 osoby, bo gdyby coś skończyło się kalectwem albo śmiercią któregoś z nas, miałabym straszne wyrzuty sumienia, no ja tym bardziej, sam to zaproponowałem, ale cieszę się, że ktoś dba o nasze interesy za granicą, ale kto, Marta Bieniarz? Chyba nie masz mnie na myśli, bo ja nie dbam o interesy Polaków, ja po prostu próbuję nas zjednoczyć jakoś i coś zrobić z tym faktem. Sam jestem społecznikiem i osobą działającą impulsywnie i wkurwioną w tej chwili, więc tym bardziej. Natomiast właśnie to jest ten największy problem, że nas nikt nie reprezentuje. To nas reprezentuje rząd Rzeczpospolitej, który nie jest naszym rządem. Przyjeżdża tutaj, żeby nas bronić. To jest po prostu, dla mnie to jest kuriozalne. Nie no, fajnie, chwała im za to, że podjęli taką inicjatywę i chcą bronić obywateli polskich, a właściwie rodaków, a nie obywateli polskich, rodaków, którzy mieszkają na wyspach. Ale tej obrony powinien się podjąć rząd brytyjski. Bo to jest nasz rząd, na który płacimy podatki, który wspieramy mniej lub bardziej, bo jest naszym rządem. A który się nami w ogóle nie interesuje i to jest w ten problem. No. Dobra, kochani, koniec, bo ja ziewam i za chwilę padnę na ryj i będę spał w ogóle. Chętnie z wami pogadam, ale już nie dzisiaj. Dobra? I dziękuję za wszystkie wasze komentarze. Wszystkie. Wszędzie, jakiekolwiek by nie były, negatywne, pozytywne, bo one wszystkie budują opinię i wszystkie pozwalają mi też popatrzeć na sprawę z różnych perspektyw. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Maja M, co do tego, jeszcze tak prywatną wycieczkę sobie zrobię. Maja M, co do twojego wpisu o tej nienawistnej babie, zrobię o tym osobny komentarz, co? No, bo to jest dużo gadania. Dobra, kochani, życzę wam wszystkiego dobrego jutro we wtorek. Już jest wtorek, już nie ma poniedziałku, jest wtorek. Na śniadanko, ja bym osobiście sobie zrobił pieczarki w panierce, ale to nie jest chyba najzdrowsze jedzenie na śniadanie. Więc polecam świeżą bułkę z serkiem topionym. Ja lubię serki topione, więc wiecie. U mnie serki topione dominują. No, to tyle, kochani.
No i właśnie, aha, jeszcze o tych wilkach muszę wam powiedzieć, ale to już nie dzisiaj. Wilki, mają być wilki. To ma być polskie godło. Bo tutaj Xceper piszesz do mnie a propos wilków, czy znasz teorię ewolucji RK? Gdzie właśnie wilk jest przykładem ewolucji typu K. Nie, nie znam, ale sobie zaraz wejdę w internecik, może nie teraz, ale jutro rano. Sobie sprawdzę, co to jest ta ewolucja, teoria ewolucji RK. Okej? Okay? Sobie pogadamy o tym. Dobra, kochani. Śpijcie dobrze, budźcie się rano również dobrze, bądźcie dobrej nadziei. Na razie nic się więcej nie dzieje z tego, co widzę w mediach. A jednak cały czas Astrona się tworzy w tle i będzie już niedługo. I mam coraz szerszą głowę na temat projektu, który się będzie krył pod tą stroną. To nie będzie tylko zwykła strona opisująca przypadki ataków na Polakach. Chcę z tego zrobić coś znacznie, znacznie więcej. I nawet myślę, że mogę już teraz powiedzieć, że będę szukał redaktorów. Bo chcę, żebyśmy stworzyli z tego coś fajnego. Z tego coś fajnego, a mianowicie coś na zasadzie właśnie kolejnego portalu, ale może nie informacyjnego, tak te, które wymieniam, tylko może bardziej portalu, na którym będzie więcej może felietonów, reportaży, może własnych opowieści. No, coś takiego. Nie informacje, że tam, nie wiem, Polka przejechała brytyjską wiewiórkę i Stowarzyszenie Brytyjskich Wiewiórek zastanawia się, jak ukarać Polkę. Taki żarcik. Ale, a w ogóle a propos żartów, to jest też taki dowód na to, że my Pomblisze już zaadaptowaliśmy nawet poczucie humoru brytyjskiego, bo dzisiaj padło w pracy coś takiego wśród nas Pombliszy, którzy tam pracują. Brytyjska telewizja ma w zwyczaju robić tak zwane dramy, czyli seriale, takie seriale reporterskie na temat każdego istotnego problemu społecznego. Jak na przykład był problem pobierania dużych zasiłków przez Anglików, no to zrobili Benefit Street, taki serial, on tam miał, nie wiem, 12 odcinków, pokazywali rodziny żyjące na benefitach, pobierające, w jaki sposób tam, prawda, te benefity przepierdalają albo nie i tak dalej. I my się stwierdziliśmy, no to już były dwa pobicia takie głośne w mediach, a tych pobić jest więcej. No może Brytyjczycy teraz BBC zrobi, czy tam Channel 4 zrobi serię, dramę na temat tego Wpierdalamy Polakom sezon pierwszy, epizod pierwszy. W sezonie pierwszym będzie Previously. W pierwszym odcinku pokazaliśmy, jak wpierdolić Polakowi jedzącemu pizzę. Taki właśnie nasz brytyjski czarny humor, który sobie zaadaptowaliśmy. Absolutnie nie. Proszę nie odbierać tego jako dworowanie sobie lub rżenie z tragedii, która się wydarzyła. Bo to absolutnie nie to było celem. Celem było naśmiewanie się z brytyjskiej telewizji. Dobranoc, kochanie, bo już zaczynam pieprzyć 3x3. Na razie, pa.